jest życie, to nie są sny. C'est la vie. Oh, c'est la vie. To jest życie, to jest życie, to nie są sny. Oh, c'est la vie. Cieszymy się ze spotkania z księdzem Krzysztofem Małachowskim, założycielem Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci Dzieciom. Witam księdza. Witam was, ciebie, witam Karolinko i was wszystkich witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że z wami jestem. Kiedy przyszła myśl założenia fundacji? My założenia fundacji wtedy, gdy rodzice dzieci niepełnosprawnych, które nazywamy przyjaciele, zaczęli mnie prosić, żeby zabrać te dzieci na rehabilitację do Ameryki. I wtedy przyszła ta decyzja, że nie do Ameryki, ale utworzymy fundację dla dzieci. To było w roku 1989, więc na przełomie przemian politycznych i to była bardzo ważna wtedy decyzja w życiu dla dzieci niepełnosprawnych, że jest taka fundacja, która się tymi dziećmi zajmie. Są tu prowadzone obozy, na które przyjeżdżają dzieci sprawne i dzieci innej sprawności. Dlaczego? Dlatego, że dzieci przyjaciele, dzieci niepełnosprawne najlepiej się czują w towarzystwie dzieci sprawnych. A bardzo potrzebują przyjaźni. Bardzo potrzebują mieć kolegów i koleżanki, którymi będą się bawić, przyjaźnić, które będą się nimi opiekować. I to jest najlepsza forma takiej współpracy i współżycia. Właśnie przez zabawę w czasie obozów letnich.
A są jeszcze organizowane jakieś inne sposoby pomocy? Są. My w tej chwili tutaj w naszym domu prowadzimy rehabilitację wyjazdową. Mamy ponad 50 dzieci w terenie i siostry i pani doktor jeżdżą do nich z rehabilitacją i społeczną, duchową i medyczną. A oprócz tego jeszcze wysyłamy paczki. Mamy taki program Chleb i Ryby, Kosz Marcjana i wysyłamy paczki z żywnością i z ubraniami do tych rodzin, do tych dzieci, które potrzebują, dzieci niepełnosprawnych, dzieci rodziców bezrobotnych, czy dzieci z rodzin wielodzietnych. Czy wcześniej ksiądz pracował z dziećmi niepełnosprawnymi? Tak, pracowałem o wiele wcześniej w Laskach. Przez kilka lat pracowałem z dziećmi niewidomymi. Tam uczyłem tej religii i prowadziłem pracę duszpasterską parafialną, ale mieszkałem na terenie zakładu i z takimi dziećmi miałem na co dzień kontakt. A ile fundacja ma już lat? Fundacja ma w tej chwili lat już 17, bo powstała w 1989 roku, więc już jest właśnie teraz 17 lat. Dziękujemy księdzu za udzielenie odpowiedzi na moje pytania. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogę być. Ludzi, bo boli, umiera.
życia kontynuacji. Serafi, o Serafi, to jest życie, to jest życie, to nie są sny. O Serafi, o Serafi, dobry wieczór Państwu. Serdecznie witamy naszych rodaków w Polsce. Troszkę Wam przekazać wiadomości, jak my tu Polacy żyjemy w Ameryce, szczególnie na ziemi arizońskiej. I mamy tą wielką przyjemność bycia w domu naszego wspaniałego rzeźbiarza, pana Władysława Reczka. Witamy Cię, Władzie. Dzień dobry, dobry wieczór. Władysław Reczek przyjechał do Ameryki kilkanaście lat temu. Urodził się w Czerwiennym w 1954 roku, a o Czerwiennym wszyscy wiedzą, jest to wspaniała miejscowość pod Tatrami, czyli Władziu, jesteś rdzennym góralem. Co nam na ten temat więcej powiesz? No, powiem jeszcze, że żeby wszyscy wiedzieli, że Czerwienne to najwyżej położona wieś w Polsce, prawda?
ale szkoła najwyżej położona w Polsce to na Cyrli, a ja się urodziłam na Cyrli. A, to tam? Po kolejnych szkołach, szkoły w Kenara w Zakopanem, znalazłeś się w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych i tam, co pamiętam, prowadził cię profesor Zemły, także byłeś pod wpływem sztuki prześwietnego światowej sławy rzeźbiarza pana Hasiora i Rząsy. Tutaj właśnie mam wspaniałą książkę Rząsy. Powiedz mi, Władziu, a co cię zainspirowało, co spowodowało, że ty, góral, wyjechałeś do Warszawy, żeby uczyć się sztuk pięknych? No właściwie to przygoda z rzeźbą, ta przygoda się zaczęła w Zakopanem. Po prostu doprowadziła do tego, że chciałem po prostu poznać świat. Być dalej niż Zakopane, niż Nowy Targ, nawet Kraków, bo już wtedy bywałem też w Krakowie. Ale chciałem poznać ten świat i czym dalej, to myślałem sobie, zobaczę ładniejszą sztukę, ładniejszą rzeźbę. To było to właśnie takie pierwsze instynktowne myślenie, nie? No i chyba znalazłeś, o ile wiem, w Warszawie robiłeś scenografię do Teatru Polskiego, prawda? Bywałeś w tej cyganerii polskiej wśród artystów, wśród rzeźbiarzy, artystów, aktorów, tak, malarzy, piosenkarzy i tak dalej. W tym cyganeryjnym, typowym środowisku polskim. To było niesamowite środowisko, są skupione na krakowskim przedmieściu, gdzie właściwie wszystkie trzy akademie jakby były w jednym środowisku. Szkoła teatralna, konserwatorium muzyczne i szkoła sztuk plastycznych. I jeszcze do tego wszystkiego Uniwersytet Warszawski. Twoimi inspiracjami i twoim kierunkiem, który cię najbardziej jakoś fascynował w tej Szkole Sztuk Pięknych, było rzeźbiarstwo i medaliarstwo, tak? Rzeźbiarstwo i medalierstwo, to te właśnie dwa kierunki rzeźbiarskie były jakby obowiązujące, jeżeli ktoś się zdecydował być rzeźbiarzem. Jeżeli ktoś się zdecydował być na przykład malarzem, czy grafikiem, czy projektantem przemysłowym, to ten drugi fakultet był wtedy inny, prawda? Natomiast zawsze towarzyszył jakby taki drugi fakultet, jakby druga specjalizacja, którą właściwie trzeba było sobie obrać, prawda? Ponieważ medalierstwo jest bardzo pochlebne rzeźbiarstwu, jest to właściwie taka mała forma rzeźbiarska w płaskorzeźbie, więc automatycznie to rzeźbiarze po prostu wybierali. Czy to medaliarstwo tutaj w Stanach Zjednoczonych praktykujesz? Zrobiłem kilka serii medali, które może też później pokażemy. Rzadziej niż rzeźbę. Ponieważ lepiej po prostu całą ekspresję wyrazić w rzeźbie, w kształtach, prawda? Większej, w kształcie już konkretnym. Forma medaliarska, forma mała po prostu. No właśnie, przykładem tego, że bardzo rozkochałeś się w rzeźbie, są tutaj eksponaty różnego rodzaju, które są wspaniałą inspiracją. W ogóle jak się weszło do twojego domu, to miało się tą niesamowitą ucztę dla ducha, bo to nie spotykamy na co dzień. Po prostu wiem, że mogę tu przejść i zaraz lecę do kolejnych twoich rzeczy, żeby je oglądnąć. No mamy te dwie zupełnie nowe rzeczy, które nie widziałam ostatnim razem, a dzisiaj mogę oglądać, czego się bardzo cieszę. Powracając do rzeźby, twoim nauczycielem był profesor Rzęsa i są pewne naloty jego, prawda? Tu możemy powiedzieć, że ta rzeźba pod ścianą jest właśnie typowo taka rzęsowska. Tak, ja mogę powiedzieć, że tutaj inspiracją był warsztat Rząsy, Antoniego Rząsy. Temat właściwie też bardzo bliski, pokrewny. Gdyby profesor Antoni Rząsa żył, prawdopodobnie by powiedział, że mieszkając przy potoku Strążyskim w Zakopanem,
widział ekspresję artystyczną tego potoku. No bo się odezwał w tobie góral w Łaziu, prawdziwy górol. Rzeźbił te kamienie, lecąc sobie w dół, spadając z kamienia na kamień. I ta rzeźba jest właśnie taką interpretacją taniec rzeki, taniec potoku. Czyli jaki to jest tytuł? Taniec potoku, taniec rzeki, gdybym po polsku tłumaczył z angielskiego Dance of the River. Dance of the River, bardzo, bardzo znana na całym świecie rewia. W tej chwili są występy w Los Angeles. Jeżeli ktoś przyjedzie do Los Angeles, może się udać na taki show. Jest naprawdę wspaniały. Irlandczycy pokazują swoje wspaniałe tańce. Wspaniałe tańce i muzyka. Muzyka zresztą. Muzyka też była inspiracją do tej rzeźby. Muzyka tej irlandzkiej grupy. No właśnie, zapomnieliśmy wspomnieć, że masz artystyczną duszę, która się przejawia nie tylko w rzeźbiarstwie, ale w muzyce przede wszystkim, prawda? Powiedz coś więcej na ten temat. No, kiedyś próbowałem skrzypiec, nawet chyba skończyłem, o ile się nie mylę, szkołę muzyczną, ale to już było tak dawno, że nawet zapomniałem na skrzypce. Natomiast nigdy nie mogłem osiągnąć perfekcji w skrzypcach. I sfrustrowany zostawiłem to. Tak konkretnie dlatego, że wiedziałem, że wirtuozem nie zostanę w tej dziedzinie, natomiast rzeźba nigdy mnie nie przestała frapować. No bo tą muzykę masz w sobie, prawda? I ona ta muzyka, mi się wydaje, tak, wspaniale się uzupełnia z tą rzeźbą. W twojej rzeźbie jest ta muzyka, tak, prawda? Chciałem właśnie przez to, chyba, że mam właśnie ucho muzyczne, bo mam. Zdaję sobie sprawę z tego, kiedy jest muzyka dobra, kiedy jest mniej dobra. Lubię muzykę dobrą, lubię muzykę współczesną, lubię eksperymentalną muzykę, lubię muzykę ludową. Więc te motywy muzyczne nawet w swoich rzeźbach próbuję też gdzieś inkorporować. I właściwie to chyba oddając hołd temu zajęciu i tej dziedzinie, jaką jest muzyka, chciałbym też w rzeźbach swoich po prostu pokazać artyzm właściwie tych dwóch sztuk. Rzeźba i muzyka. Coś, parę słów na temat, co masz wspólnego z Hasiorem? Chyba chęć do eksperymentów. Bardzo, bardzo bym chciał kiedyś zrealizować rzeźbę, która by miała element ognia w sobie, która by była właściwie tym, czym zawsze Hasior nas uczył, że jest formą wyrazu bez formy, jako płomień. Jest to bardzo frapujący, interesujący temat. Kiedyś chciałbym zrealizować rzeźbę, która by właściwie nawiązywała do tych lat, kiedy z Hasiorem robiliśmy wspólne eksperymenty na Antałówce w Zakopanem. No ja myślę, że przykład tej rzeźby tutaj troszkę koleruje, prawda, z tym, co robił Hasior. Wiesz co, mnie to przypomina, zresztą mojemu mężowi też, ilekroć patrzymy na tą rzeźbę, to zawsze nam się przypomina lotnisko O'Hare ze wspaniałą ekspozycją sztuki Hasiora. Dlaczegoś w 1980 roku opuścił Polskę, przywędrował do Ameryki. Tylko mów szczerze. Serce mi podpowiada, że z przyczyn politycznych. No więc, jaka to była przyczyna? No, właściwie to zostałem poinformowany, że w Polsce będę miał trudności ze zdobyciem jakiegoś stanowiska pracy jako artysta. Chociaż miałem troszeczkę takie zapowiedzi już w czasie studiowania, że jakaś asystentura się szykuje dla mnie w Warszawie, ale później zostałem zawiadomiony, że właściwie to moja kariera jako student się właściwie już na tym będzie kończyć. Wszyscy chyba w Polsce, albo przynajmniej duża część Polski zna Tadeusza Nalepę. Jeden z pierwszych, chyba że nawet pierwszy prekursor muzyki bluesowej
polskiej, którą właściwie stworzył i tworzył z, pamiętam, ten zespół śpiewający z Wierą Kubasińską. To jest właściwie... Która do dziś śpiewa? Która śpiewa, no to będę do dzisiaj. Tadeusz Nalepa niestety odszedł od nas. Ale jego muzyka była świetna. To była prześwietna, bardzo lapidarna, krótka, bardzo zmysłowa, bardzo no, super muzyka. Ja właściwie w szkole średniej byłem bardzo pod wpływem jego muzyki, wiesz, to była taka dla mnie polska muzyka, wiesz. Mnie się właściwie nie zastanawiałem nad tym, co to jest blues, co to jest jazz, chociaż wiedziałem mniej więcej te różnice między tymi kierunkami, wiesz, ale to było takie proste w formie, rytmiczne, wiesz, i te słowa, wiesz, to było tak po prostu chwytało niemalże jak góralszczyzna, wiesz. To po prostu tak podchodziło w tym samym wiesz, smaku, w tym to samym. To było tak duże po prostu. Odczuciu estetyki. Tak przeżyć, i że przemawiało i człowiek po prostu był zainspirowany. I wiesz, i ta rzeźba powstała właściwie, wiesz, jakby takie rekium, podziękowanie dla Tadeusza Nalepy, że miałem okazję słuchać jego twórczość, wiesz, jego muzykę. Nie? To nawet się odnosi do jego piosenki jednej, która nosi chyba tytuł Kiedy byłem małym chłopcem. Właśnie znamy ją. Kiedy byłem małym chłopcem. Władysław Reczek był projektantem ołtarza do naszego jedynego, wielkiego w tej chwili kościoła w Arizonie, Świętej Matki Boskiej Częstochowskiej. Ty zrobiłeś projekt. I ty wygrałeś przetarg na ołtarz, czyli ta Matka Boska tutaj, to jest Matka Boska, którą w tej chwili mamy odlew, której mamy odlew w Kościele Polskim. Tak, to jest kopia rzeźby, którą zrobiłem, kopia odlana w Żywicy, tymczasowa, która jest do chwili, kiedy wstawimy tam oryginalną rzeźbę odlaną z brązu, która już właściwie jest w tej chwili u mnie, która przyszła z Polski. I na miejscu tej, która w tej chwili jest w prezbiterium, będzie właśnie odlew brązu. Ja myślę, że my jako Polacy mamy wielką przyjemność pojawienia się w takim domu, gdzie oprócz obiadu i może coś jeszcze tam, możemy sobie porozmawiać i mieć pewne przeżycia estetyczne połączone z tą nostalgią za krajem. Dziękujemy bardzo. Ja też bardzo dziękuję.
niespokojny wiatr, by zabrał mnie z powrotem, a gdzie mam swój świat. Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk. Aż tam, gdzie pochowała sny. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sen. Jeśli jedno tylko wiem być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Nie pytaj mnie o jutro, co za tysiąc lat. Płyniemy białą łódką, niezbadany czas. Składam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, by już nie uciekły nam zły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli jedno tylko wiem, tam zawsze, gdzie ty.